W tym wideo powiem Ci, w jaki sposób w ciągu 3 miesięcy, czyli konkretnie w ciągu 90 dni, możesz opanować podstawy języka francuskiego tak, żeby mówić prostymi zdaniami na co dzień po francusku w prostych życiowych sytuacjach. Gwarantuję Ci, że jeżeli zrobisz wszystko dokładnie tak, jak Ci powiem, to osiągniesz ten sukces właśnie w ciągu 90 dni. Kurs, który dla Ciebie mam, który przetestowałam na ponad 500 uczniach. I jest on zrobiony typowo dla Polaków, którzy uczą się języka francuskiego. Jeżeli chcesz wystartować z nauką, jeżeli chcesz w końcu zacząć mówić po francusku prostymi zdaniami, prostych, codziennych sytuacjach życiowych, to posłuchaj mnie do końca. Wszystko, co Ci powiem w tym nagraniu, to wynik mojego 12-letniego doświadczenia zawodowego, bo jestem nauczycielką zawodową. Posłuchaj mnie do końca i gwarantuję Ci, że nie będziesz żałował. Pewnie słyszałeś coś takiego, że żeby nauczyć się języka francuskiego, wystarczy przyjechać do Francji, oglądać telewizję francuską, pójść do pracy, no i jakoś się nauczysz. A bardzo mi przykro, ale to są totalne bzdury i to nie jest tak, że od samego mieszkania we Francji i od samego oglądania telewizji nauczysz się języka francuskiego. To, co powtarzają ludzie, to są często po prostu zwykłe bzdury. Do tego wszystkiego na pewno mówisz sobie, że język francuski jest cholernie trudny, że nie masz talentu do tego języka. Myślisz sobie pewnie, że jesteś, no, coś z sobą nie tak, no bo, Boże kochany, no nie wchodzi, tak? Nie idzie. Założę się, że próbowałeś już wielu metod do nauki języka francuskiego. Pewnie kupiłeś jakieś książki, jakieś fiszki, wideokurs, YouTube, pewnie obejrzałeś wszystkich językowych guru na Instagramie czy na TikToku. No i o kant dupy to rozbić, bo niestety nadal nie mówisz po francusku. I co się dzieje w tej sytuacji? W tej sytuacji myślisz sobie, coś ze mną nie tak, nie mam talentu do języka, nie idzie mi to, nigdy się go nie nauczę. No i w ostateczności czujesz się jak ostatni. Więc zobacz, nadal nie potrafisz ułożyć prostych zdań, pomimo że znalazłeś te wszystkie materiały językowe. Nadal nie potrafisz wypowiedzieć się prostymi, poprawnie gramatycznymi zdaniami. Mówisz niegramatycznie cały czas, o ile w ogóle mówisz, tak? Bo może jesteś na poziomie całkowitego zera. To wszystko sprawia, że blokada językowa Cię paraliżuje, absolutnie paraliżuje. Mam takie osoby, które przyszły do mnie i powiedziały, słuchaj, ja nie potrafię nic, a blokada mnie po prostu całkowicie paraliżuje. Może tak też jest i z Tobą. Niestety, co więcej, tacy ludzie, żeby funkcjonować, no bo my ludzie musimy jakoś funkcjonować w społeczeństwie, więc żeby jakoś funkcjonować, żyjesz w otoczeniu Polaków, albo innych ludzi, którzy mówią takim samym językiem jak ty. I co się dzieje? No i dalej to koło się zamyka, tak? Dalej nie uczysz się języka francuskiego. Nie umiesz się go nauczyć. Żyjesz w otoczeniu Polaków. Koło się zamyka. I co się dzieje dalej? Czujesz frustrację. Wkurwia cię po prostu fakt, że nie możesz wyjść z tego zamkniętego koła, pomimo że masz no, szereg kompetencji, szereg możliwości, ale nie możesz, głupio ci, czujesz się beznadziejnie. Wybacz za moją bardzo bezpośrednią wypowiedź, ale pewnie tak właśnie jest, nie? No i co? W końcu ostatecznie zamykasz się w sobie i jeszcze mniej mówisz. Poza tym jak już się dorwiesz do tych swoich książek i czegoś tam z nich nauczysz, okazuje się, że ludzie na ulicy, no, nie mówią tak jak w tych książkach. To, co znajdujesz na YouTubie, te wszystkie lekcje, no, też nie wiadomo, jak to przełożyć na życie codzienne. I znowu, kiedy ktoś się do ciebie odzywa po francusku, szef, sąsiad, nie wiem, ktokolwiek może z rodziny, znowu cię ogarnia ta panika, znowu zalewa cię to uczucie gorąca, które cię paraliżuje i sprawia, że
tu ci utyka w gardle, już nic nie potrafisz powiedzieć. Zgadza się? Jest tak? Masz tak? Na pewno wiesz i ja to wiem, że bez znajomości języka francuskiego będzie ci po prostu bardzo, bardzo ciężko w życiu. Bo bez znajomości języka francuskiego nie masz szans na dobrą pracę. Jesteś związany, nie funkcjonujesz jak wszyscy normalni ludzie. Nie możesz iść do pracy, albo możesz, ale do jakiejś tam gorszej. Nie możesz iść spokojnie do lekarza, nie możesz spokojnie zrobić zakupów, nie możesz dziecka zapisać do szkoły. Nie wiem, no... Lista ograniczeń jest po prostu długa, tak? Wiesz, jakie masz ograniczenia, wiesz, jakie są twoje ograniczenia tylko dlatego, że nie mówisz po francusku. I wiesz, ty wiesz, jak bardzo ci to przeszkadza. Że nawet jeśli mówisz trochę po angielsku, to ludzie, Francuzi, nie będą z tobą rozmawiać po angielsku w nieskończoność. Sam zresztą to pewnie zauważyłeś, że oni nie chcą rozmawiać po angielsku. Ale powiedz mi tak na logikę, czy ty byś chciał w Polsce rozmawiać cały czas po angielsku? No nie. Więc dlaczego oni mają z tobą rozmawiać po angielsku, skoro są we Francji? Jeżeli dalej będziesz żył tak jak żyjesz, w swoim zamkniętym kole, wstydząc się, czując tą piekielną blokadę, ale nic z nią nie robiąc, jeżeli dalej będziesz tak kontynuował, to ta blokada będzie się tylko pogłębiać, ta frustracja będzie się tylko pogłębiać, twoje poczucie własnej wartości będzie jeszcze niższe, aż w końcu nabawisz się depresji albo takich nawyków językowych, których już żaden nauczyciel nie odwróci. Ale jeżeli zrobisz tak, jak ci powiem, to gwarantuję ci, że w ciągu 90 dni, w ciągu 3 miesięcy możesz wszystko odkręcić, możesz zacząć mówić prostymi zdaniami po francusku w normalnych, prostych, życiowych, codziennych sytuacjach. Możesz odzyskać tą wiarę w siebie, możesz zacząć kontrolować swoje życie i możesz przejąć nad nim stery. I gwarantuję ci, że tak będzie, jeżeli pozwolisz mi, żebym cię poprowadziła krok po kroku, jak dziecko za rękę, bo wiem, jak to zrobić. Może zastanawiasz się, kim ja jestem i dlaczego mówię do ciebie tak, jak mówię i skąd ta pewność, że jestem w stanie ci pomóc. No więc ja mam na imię Gosia, jestem dyplomowaną nauczycielką języka francuskiego. To znaczy, że zrobiłam studia właśnie po to, żeby uczyć języka francuskiego zawodowo. Nie jestem tu przez przypadek. Od początku moich studiów wiedziałam, że będę uczyć języka francuskiego i wiedziałam, że będę rozwijać własne metody nauczania. Także to, że tutaj jestem, to jest po prostu przemyślana sprawa od samego początku. Założyłam szkołę językową IBU École de Français, którą pewnie już z nazwą pewnie już się gdzieś spotkałeś, a jak nie, to witaj, witaj na pokładzie. Cieszę się, że mnie oglądasz. Jeżeli chodzi o moje doświadczenie zawodowe, dotychczas skumulowałam już około 10 tysięcy godzin doświadczenia zawodowego. Na samym początku mojej kariery pracowałam z malutkimi dziećmi w przedszkolu na dywaniku. Później pracowałam w gimnazjach, kiedy jeszcze istniały. Później pracowałam z dorosłymi, a od 10 lat zarządzam szkołą językową IBU École de Français i uczę Polaków mieszkających między innymi we Francji, uczę ich języka francuskiego. Sama od 10 lat mieszkam we Francji. Po francusku mówię na co dzień z mężem, ze znajomymi. Mówię, myślę, śnię po francusku. Nie mówię ci tego po to, żeby się przechwalać, ale pomyślałam sobie w pewnym momencie, że po 12 latach doświadczenia zawodowego, mając 10 tysięcy godzin doświadczenia zawodowego, po prostu w pewnym momencie uświadomiłam sobie, że no wiem, jak ci pomóc. Po prostu wiem, jak ci pomóc. Wiem, jak ci pomóc jako nauczyciel, wiem, jak ci pomóc jako była studentka, tak? Bo urodziłam się w Polsce, więc nauczyłam się francuskiego w Polsce od zera. Więc wiem, jak ci pomóc również jako człowiek, jako
po prostu zwykły człowiek. Codziennie rozmawiam z ludźmi takimi jak ty i wiem dokładnie, z jakimi problemami się borykacie. Wszyscy, którzy mnie oglądacie. Może nie będę wyszczególniać tego wszystkiego po kolei, no bo wiadomo, każdy jest inny, każdy ma troszkę inne problemy, ale wiadomo jak jest. Imigracja to ciężki temat. Przynajmniej dla niektórych. Szkoła językowa e-book, którą stworzyłam, pomogła dotychczas już ponad 500 Polakom mieszkającym między innymi we Francji. Jak to się stało, że przyjechali do Francji? No tak jak ty. Przyjechali do Francji za lepszym życiem, za chlebem, za pieniędzmi. Ktoś przyjechał do męża, ktoś przyjechał do żony. No życie. I co się okazało? Okazało się, że rzeczywistość jest brutalna, tak? Bez języka nie możesz iść do dobrej pracy. Jeśli nie mówisz nawet ani po francusku, ani po angielsku, to co ci zostaje? Bez języka nie pójdziesz do francuskiego lekarza. Bez języka nie porozmawiasz z sąsiadami na ulicy, tak po prostu, dupie marynie. No bo co im powiesz? Miałam kiedyś chłopaka, który przez 10 lat się do sąsiadów z naprzeciwka nie odezwał, bo cholera nie wiedział, co powiedzieć. Nie znam języka francuskiego. 10 lat do sąsiadów się nie odezwał. Żyją ludzie tak, w takim zamkniętym kole. Jeżeli chcesz tak żyć, okej, nie oglądaj mnie dalej, ale myślę, że skoro nadal tutaj jesteś, skoro nadal mnie oglądasz, to pewnie chcesz coś zmienić w swoim życiu. I ja właśnie takim ludziom pomagam. Pomagam takim ludziom, bo zasługują, bo jest mi najzwyczajniej w świecie przykro, po ludzku przykro, że Polacy żyją czasami w bardzo niegodnych warunkach, między innymi przez to, że nie znają języka francuskiego. W pewnym momencie mojej drogi zawodowej postanowiłam, że pomogę tym ludziom wyjść z tej depresji językowej. Postanowiłam tak zwyczajnie po ludzku pomóc tym ludziom, nie tylko zawodowo, ale widzisz, kiedy się jest nauczycielem z wyboru, robi się takie rzeczy, żeby pomóc ludziom. Więc dla mnie to jest po prostu misja życiowa, żeby pomóc jak największej ilości Polaków mieszkających właśnie w tych krajach francuskojęzycznych. Chciałabym pomóc tysiącom Polaków, żeby mieć takie poczucie, że tym ludziom jest lżej. Chciałabym, żeby tobie było lżej, bo nie zasługujesz na to, żeby tyrać poniżej godności, żeby nie móc z ludźmi porozmawiać i żeby czuć się jak ostatni, nie wiem, nie będę kończyć zdania, tak? Nie zasługujesz na to. Pamiętam takie moje początki, jak uczyłam już na własny rachunek. Pamiętam, jak któregoś razu w Paryżu, bo jeszcze mieszkałam w Paryżu, dziewczyna, której imię nie zmienię, dajmy na to Asia, powiedziała mi tak: kurczę, Gosieńka, weź mi powiedz, ja jutro mam iść do lekarza, weź mi powiedz, jak ja mam u tego lekarza rozmawiać, bo ja nie wiem. Miała iść do endokrynologa. No i ona tak zawsze do mnie: Gosieńka, weź mi powiedz, jak powiedzieć tu, weź mi powiedz, jak powiedzieć tam. I ja sobie tak zaczęłam uświadamiać pomału, o co jej tak naprawdę chodziło. No, oczywiście jeszcze te początki to były takie, bo takie klasyczne uczenie języka francuskiego, jak to zwykle w Polsce się robi, tak? Książka, gramatyka, bla, bla, bla. No ale ktoś inny, inna osoba, dajmy na to Piotr, pracował na rusztowaniach i Piotr chciał sobie kupić samochód, ale chciał kupić samochód u Francuza. Nie chciał iść do Polaka. No więc cóż, no, przyszedł do mnie i powiedział, poprosił, żebym nauczyła go mówić, żeby kupił ten samochód u Francuza. Któregoś razu inna osoba, dajmy na to Aneta, zaszła w ciążę, chciała po ludzku iść do ginekologa, ale miała tam swojego jakiegoś francuskiego
i weź tu się dogadaj. No gdzie w książkach znajdziesz takie materiały do nauki języka francuskiego, żeby kupić samochód, żeby iść do ginekologa, żeby iść do endokrynologa, nie wiem, żeby iść kupić sobie sukienkę na wesele. No gdzie znajdziesz takie materiały szkoleniowe w książkach, w tych wszystkich książkach, które dobrze znamy? No nie ma czegoś takiego. Więc co się stało? Zaczęłam tym ludziom pisać lekcje takie pod nich, typowo pod nich. I w pewnym momencie miałam taki deklik. W końcu w pewnym momencie zaczęło do mnie dochodzić, że ej, Polacy we Francji muszą się uczyć francuskiego trochę inaczej. To nie jest tak, że dasz człowiekowi książkę do gramatyki i wydarzą się cuda. Słyszałam o takich osobach, które, zresztą uczyłam takie osoby, które wychodziły z lekcji francuskiego, gdzie była tona gramatyki, nie wiem, stawianie jakichś końcówek, cuda nie widzę. I oni po prostu nie wiedzieli, co z tym zrobić później, stojąc na ulicy między ludźmi. Pamiętam przykład takiej dziewczyny, też zmienię imię, dajmy na to Ania. Ania miała gramatykę na szósteczkę. Miała super obstukaną gramatykę i przyszła do mnie i powiedziała: ja nie umiem mówić. Tak, jak wychodzę ze znajomymi na kawę gdzieś tam w biurze, ja po prostu nie rozumiem, co oni mówią. Nie rozumiem. A gramatykę miała super. I widzisz, to nie jest tak, że jak masz obstukaną gramatykę, ktoś ci da książkę do gramatyki, znajdziesz gdzieś tam jakieś fiszki i nagle staną się cuda. Nie. Mieszkając we Francji, w Belgii, w Luksemburgu, czy tam w tej Szwajcarii, musisz uczyć się języka francuskiego inaczej. To nie jest tak, że coś z tobą nie tak. To nie jest tak, że coś tutaj nie gra. Tak? Po prostu na rynku nie ma odpowiednich materiałów szkoleniowych do tego, żeby Polacy mieszkający już dzisiaj we Francji mogli się spokojnie uczyć i mogli spokojnie zacząć mówić na już. Takich materiałów szkoleniowych po prostu nie ma. Zaczęłam sobie zdawać z tego sprawę już parę lat temu, kiedy zaczęłam uczyć ludzi moimi metodami nauczania. Kiedy zaczęłam ich uczyć tak, jak oni potrzebowali i tak, jak ja wiedziałam, że będzie dobrze, wtedy dosłownie sukcesy zaczęły przychodzić z dnia na dzień. Były takie osoby, które zaczynały mówić naprawdę z dnia na dzień. Wiem, że ci się to wydaje absurdalne, może dziwne, może niewiarygodne, jak to mówić z dnia na dzień. No można mówić z dnia na dzień. Ja ci pokażę, że można. Ja ci pokażę takie materiały i pokażę ci, jak to zrobić. Jak chcesz, to jutro zaczynasz mówić. Teraz odpowiedz sobie na jedno takie bardzo proste pytanie. Jak myślisz, ile kasy zarabiają na tobie wydawnictwa językowe albo słabi nauczyciele? Jak myślisz, ile pieniędzy zdobyli już na tobie ludzie, którzy nie potrafią uczyć? Bo na pewno widziałeś już wiele materiałów do nauki. Piękne, kolorowe książki, jakieś obrazki, wideokursy z ładnymi zdjęciami, mnóstwo bla, bla, bla. Są aplikacje ze słówkami, fiszki, no wiadomo, cuda nie widzę, tego na rynku jest. Tylko widzisz, problem polega na tym, że te materiały do nauki, one wcale nie uczą tego, czego powinny uczyć. Stawiają nacisk na zadania, które wcale nie są potrzebne, albo które mogłyby być zupełnie inaczej przedstawione. Pamiętam kiedyś taką dziewczynę, która nie potrafiła zrobić zadania. Jakieś tam było zadanie w książce, ona nie potrafiła tego zadania zrobić. Ja w końcu zamknęłam tą książkę i powiedziała mi tak po ludzku, tak jak teraz do was mówię, co ma zrobić. I nagle dziewczyna rozumiała. Czasami otwierasz książkę i już samego polecenia nie rozumiesz, to gdzie dalej jeszcze zacząć mówić, tak? Więc takie książki, takie materiały szkoleniowe są na rynku i ty takie książki kupujesz i pewnie już nawet takie kupiłeś,
Tylko cholera, nie do końca wiadomo, co z tymi zrobić. No wszystko po francusku, ani słowa po polsku, więc zanim sobie to przetłumaczysz, zanim to wszystko jakoś poskładasz, to minie cały dzień. Ostatecznie w tych słownikach czasami takie głupoty wychodzą, więc ostatecznie nie wiadomo, co wychodzi. A ile jest takich książek, że wrzuciłeś w kąt i już nawet nie wiesz, co w nich było. Jedyne, co to sobie przypominasz kolor takiej książki. Ile masz takich książek, co? Ostatnio rozmawiałam z dziewczyną, ona mi powiedziała, no, jakąś książkę mam do francuskiego, ale jedyne, co pamiętam, to, że była żółta. No to bardzo przepraszam, ale to musiała być tak super interesująca książka, że jedyne, co pamiętasz, to, że była żółta. Wydawnictwa nabijają sobie kieszeń twoim kosztem i guzik to daje, bo te książki nie są po prostu skuteczne. Często też jest tak, że ludzie, którzy piszą takie książki, po prostu nie praktykują dziedziny, jaką jest uczenie. To są często ludzie, którzy nigdy nikogo niczego nie uczyli. Widzisz, chodzi o to, że wydawnictwa językowe prześcigają się w tym, żeby stworzyć kursy wspaniałe, tylko że wiele z tych kursów jest po prostu zbyt teoretycznych. Nie wiadomo, co zrobić z tymi ćwiczeniami, nie wiadomo, jak je wypełnić, nie wiadomo, co potem z nimi zrobić. Widziałeś na pewno takie książki, gdzie takie ćwiczenia, gdzie trzeba było powstawiać końcówki, jakieś tam końcówki czasownika. A pokaż mi na ulicy, gdzie ludzie chodzą i wstawiają końcówki czasownika. No gdzie? No to po co ty masz wstawiać jakieś końcówki, skoro nikt tego nie robi? No co ci po tych końcówkach? Jak ty masz jutro iść pracę sobie po francusku załatwiać? A co do nauczycieli samouków, no to niestety to też jest temat rzeka. Ludzie często przyjeżdżają do Francji, nauczą się języka, albo po prostu nauczą się gdzieś tam języka, a potem uczą innych, bo wydaje mi się, że uczenie wymaga przede wszystkim znajomości języka. No, od tego oczywiście trzeba wyjść, ale uczenie to dużo więcej niż sama znajomość języka. I niestety pewnie na takich nauczycieli samouków, którzy nie wiedzieli, jak cię przeprowadzić przez tą ścieżkę, na pewno na takich już trafiłeś. A jak nie, no to dobrze, na tych książkach się zatrzymajmy. Ale takich nauczycieli samouków, którzy przepisują podręczniki, o których przed chwilą mówiłam, tak? Takich nauczycieli jest po prostu na pęczki. Takich ludzi, którzy przekazują ci wiedzę, którą jest tylko i wyłącznie kopiowana. Takich ludzi jest pełno. Teraz widzisz, że nie chodzi o to, czy masz talent do języka, czy nie masz talentu. To nie jest tak, że coś ci tutaj nie gra, że coś z tobą jest nie tak, że ty się na pewno nie nauczysz. Nie, po prostu na rynku nie ma odpowiednich materiałów szkoleniowych do tego, żeby się uczyć języka obcego. Metody, które są powielane, to są stare metody, staroświeckie, które już nie działają, ale są lepsze metody, szybsze, bardziej skuteczne, bardziej życiowe, takie, które ci pozwolą odblokować język na naprawdę na już. Kiedy ja zaczęłam uczyć ludzi moimi metodami szkoleniowymi, które praktykuję w szkole IBU, kiedy zaczęłam ludzi uczyć tak, jak ja uważam, że jest to najlepsze, okazuje się, że moje metody działają bardzo szybko, są łatwe, przyjemne, bardzo skuteczne. Blokada językowa zaczyna znikać nawet u niektórych z dnia na dzień. Wyobraź sobie taką sytuację, że twoja blokada językowa też znika. Zaczynasz się czuć tak lekko, tak z takim zaufaniem zaczynasz się uczyć. Jest ci dobrze, wiesz po kolei, czego, jak, w jaki sposób się uczysz. Widzisz tą ścieżkę, która jest prosta, jest prosto do przodu. Zaczynasz czuć się komfortowo, zaczynasz czuć się pewnie, zaczynasz odzyskiwać to poczucie swojej własnej wartości, które gdzieś tam się zakopało po drodze. No i co? I zaczynasz odzyskiwać kontrolę nad swoim własnym życiem.
Tak możesz się czuć już niedługo. Widząc więc potrzeby Polaków, którzy uczą się języka francuskiego, widząc sukcesy moich uczniów, widząc potencjał mojej metody nauczania, postanowiłam, że zrobię taki kurs języka francuskiego do samodzielnej nauki, który pomoże tysiącom ludzi. Chcę ci ułatwić lata nauki. Chcę ci skrócić te lata nauki. Chcę ci dać moje 12-letnie doświadczenie po to, żeby ci pomóc. Bo zwyczajnie po ludzku jest mi przykro, widząc tak wielu Polaków, którzy się męczą. I oczywiście możesz dalej próbować na swoją własną rękę, ale po co? Po co, skoro możesz mieć rezultaty na już? Możesz mieć rezultaty na już, ja ci to gwarantuję. Nauka francuskiego może być albo frustrująca, albo super przyjemna i skuteczna, a przede wszystkim szybka. Obiecuję ci, że nauczę cię podstaw języka francuskiego w 90 dni. Dostaniesz ode mnie dostęp do takiego kursu, gdzie wszystko jest wytłumaczone krok po kroku, jak dziecku. Dostaniesz taki kurs, że wszystkie zwroty same zaczną ci wchodzić do głowy. Zaczniesz rozumieć, zaczniesz czytać, zaczniesz pisać i zaczniesz mówić po francusku. Ja nie mówię, że to będzie jakieś hiper ekstra perfekcyjne po tych 90 dniach, tak? Umówmy się, 90 dni to jest taki dobry początek, ale ten początek pozwoli ci odzyskać wiarę we własne kompetencje. A to jest najważniejsze. Musisz w końcu odzyskać wiarę w to, że potrafisz. Dalej będzie łatwiej, dalej się ułoży. Ale dzisiaj najważniejsze to, żebyś w końcu zaufał komuś, kto wie, jak cię poprowadzić. Kurs Łatwy Start, bo tak go nazwałam, kurs nazywa się Łatwy Start, to metoda prosta, skuteczna, bardzo skuteczna i bardzo intuicyjna. I każda osoba jest w stanie nauczyć się z tego kursu. Nieważne, czy masz 20 lat, 50 czy 70. Jak umiesz kliknąć w link, to wystarczy. Pamiętam kiedyś Marcin, którego pozdrawiam. Cześć Marcin. Marcin mi kiedyś powiedział, jak mi nauczyciel po łapach nie da, to ja się nie nauczę. Więc słuchaj, nie muszę być koło ciebie, nie muszę ci dawać po łapach. Możesz się nauczyć skutecznie, dobrze, poprawnie wszystkiego, co trzeba na dobry początek. Nie wychodząc z domu, leżąc sobie na kanapie, jeśli ci tak wygodniej, możesz się tego wszystkiego nauczyć. Zresztą tutaj na tej stronie umieściłam nagrania innych uczniów, którzy wypowiadają się na temat platformy z kursem. Zobacz, co mają do powiedzenia moi uczniowie. W każdym razie to, co ode mnie dostaniesz, to przemyślany program krok po kroku, w którym poprowadzę cię jak niemowlaczka za rękę, dzięki któremu wystartujesz ze swoim francuskim. Nauczę cię, jak rozmawiać w prosty sposób w sytuacjach życia codziennego, tak, żebyś się mógł dogadać u lekarza, na targu, w sklepie, z sąsiadem w końcu. Pokażę ci właśnie takie proste rzeczy, jak zacząć rozmowę, jak coś o sobie powiedzieć, tak, żeby móc na przykład rozmawiać w administracji francuskiej. Jak wiadomo, no, to są takie podstawowe rzeczy, które musisz znać i które właśnie ci będę w tym kursie pokazywać. Na przykład na prostych przykładach pokażę ci, jak umówić wizytę do lekarza. Bardzo ważna rzecz, a wielu z was nie potrafi umówić sobie wizyty u lekarza. Więc z tym kursem no takich rzeczy już się nauczysz. Dam ci gotowe teksty tak, żebyś po prostu najzwyczajniej w świecie przeczytał i powiedział, kiedy trzeba. Więc pokażę ci, co, kiedy, jak powiedzieć. Wystarczy, że to powiesz. Do tego dostaniesz ode mnie specjalne nagrania do posłuchania, żebyś osłuchał się w końcu z tym wszystkim, co ludzie mówią dookoła i w ten sposób zaczniesz rozumieć, co ludzie mówią wokół ciebie. Zaczniesz rozumieć więcej. A to jest super ważne, bo na samym początku rozumienie jest niezwykle istotne. No bo co ci po mówieniu, jak nic nie zrozumiałeś? Także dostaniesz mnóstwo nagrań
do słuchania, będziesz sobie słuchał i będziesz ćwiczył to słuchanie, żebyś wiedział, co ludzie mówią wokół ciebie. Dam ci taki kurs, w którym będą ćwiczenia nie na zasadzie wstaw końcówkę, tylko ćwiczenia, które odblokują twoją blokadę językową. Zniosą tą blokadę. To będą takie ćwiczenia, które ci pokażą, jak mówić, co mówić, kiedy mówić. Jeśli będziesz chciał, to będziesz sobie ten kurs mógł nawet wydrukować. Bo to nie jest kurs tylko i wyłącznie w internecie. Będziesz mógł sobie go również wydrukować i korzystać z niego w wersji papierowej, jeśli będziesz miał na to ochotę. Pamiętaj również, że do wszystkich materiałów będziesz miał dostęp stopniowy. To znaczy, że lekcje będą się odblokowywały kroczek po kroczku, tak żebyś się absolutnie z niczym nie pogubił. Jedyne co, to trzeba będzie się po prostu uczyć lekcja po lekcji. Nawet nie będziesz się musiał zastanawiać, co dalej robić. Po prostu ja wszystko za ciebie przemyślałam. Wszystko dokładnie tak zrobiłam, żebyś się nad niczym nie zastanawiał. Jedyne co, to po prostu otwórz następną lekcję. Oczywiście dostęp do tych materiałów, dostęp do platformy, gdzie jest kurs, dostęp do wszystkiego, co dla ciebie przygotowałam, ten dostęp jest nielimitowany. Korzystaj sobie z tego, ile chcesz. Chcesz go przerobić jeszcze raz? Proszę bardzo. Kurs będzie regularnie aktualizowany. Bo to jest kurs pod was, pod ciebie, pod twoje potrzeby, więc do tych wszystkich aktualizacji będziesz mieć oczywiście dostęp. Na tej stronie zostawiam ci te wszystkie informacje, na stronie są również informacje odnośnie ceny, na stronie jest również informacja odnośnie gwarancji jakości, tutaj wszystko jest na ten temat powiedziane. Na stronie zostawiłam również informacje odnośnie tego, co się wydarzy zaraz po tym, jak kupisz kurs. Przejrzyj te wszystkie informacje. No i mam nadzieję, że widzimy się za chwilę po drugiej stronie, na kursie. Do zobaczenia. Cześć!